Dobry. Dzień dobry. Peron, będzie widać. Spakowani, jest, wszystko widać, jedziemy. Jak dojedziemy, to będzie fantastycznie. Dobra, chodź, jedziemy, bo... Siódma godzina. A ten do browarka. I o pierwszej już nie będzie Jarka. Przygoda. Przygoda. Ośmiu opaczków szkoda. To oddajemy książeczkę pani Kierowej? Ja chyba. Ja też oddaję, tylko że będzie mi wstyd, kurde. Czego? Taka pozalewana browarem czorna. Tam będzie śnieg, nie? Dalej zalegał. Oglądałem coś na YouTubie, jak ekipa, kurde, takiego wielkiego karpia przypieli za ogon. Nie mógłbym być takim strasznikiem, bo ja nie wytrzymałbym, nie? Aha. To by był od razu knockout, tak? Tych całych stawików, nie? Aha. To... Tam jest tak trochę przez las po takich korzeniach. A. Ale możemy spróbować. Będziemy czekać, no bo ja się kurwa obawiam tej prostej też nawet potem, nie? No, musimy stąd spadać jak najszybciej. Się wybraliśmy, cholera. Na stawiki, pierwsze zakopanie. To jest bliziutko do tego. To jeszcze nie jest zakopanie. Czekaj. Tylko widzisz, no wszystko i to jest końca. Dobra, kurwa, masz metr do tyłu, wsiada, ja cię popchnę. Wyjechaliśmy. Pierwsza wywrotka. Szkoda, że tego nie nagrałem. No jak w środku siedziałem? Jak grzynąłem maskę i kałuża. Ja tylko widziałem, jak zniknąłeś i przed maską. Nie, no to jest masakra. No. Ale to co, zostawiamy tu auto? No zostawmy, przejdźmy się, no. No, ale jest, kurde, ślizgawa tak lekko. Dobrze, bo tu jest nieopodal gospodarstwo, by nas wyciągali od razu. Ty, ale zawodniejszy się tam. No tak, bo tu woda stoi przecież, nie? Ta plana ledzie. I tu się hop władował kombikiem Oplem, nie? No dobra, no. Tu już mamy pełno dobra. I to jest ta miejscówka, nie, ostatnia miejscówka jest najlepsza. Tam całkiem, jeszcze tam troszeczkę dalej. Dobra, no to wracajmy. Tym lodem mogła być fajna chałuza, nie? No, jesteśmy głupki trochę. Nie głupki, tylko entuzjaści. Entuzjaści, zapaleńcy. Ja myślę, że pojedziemy tam na... Zobaczyć, zaraz zobaczę na mapę, gdzie to było i skoczymy na to drugie jezioro mniejsze. Znowu na styk, środek zimy. Nie da się wjechać. I na styk, wyprzedziliby nas. Ja. Uuu, no patrz, to pole jest całe zasypane, hopie. I wjechaliśmy, no. Lodowisko, no. Lodowisko. Idziemy się przejść? Jasne, że idziemy się przejść. Co mamy do roboty? Baby myślą, że jesteśmy na noc, nie? Odpada. Nie, nie ma opcji. Się ciężko patrz, idzie. Jakbyś chyba nie złamał noc. Tyle pakowania. Dwie godziny spałem dzisiaj w nocy, nie? Dwie godziny snu, tak się napaliłem na ryby, a tu taki zabój. Ja nie wiem, czemu się śmiejemy w ogóle, nie? No. My tu nie wiedziemy jeszcze chyba dwa miesiące, nie? Patrz, no to ci coś powinno mówić, nie? Tu ktoś, ekipa sypała piachem. Dobra, bo tu jest zasłonięte. Tu idziemy? Tak, bo tu już lepiej się idzie po śniegu, nie? No, ale tu jest lód. No, ale to spłynął, wiesz, pewnie z jakiegoś... Ja. Może z tego, z pomostu. Dobra, jedziemy na drugą stronę zobaczyć. Na cementownię nie jedziemy. Ale tak patrząc na ten bagaż, czuję zapach ryb. Nie cieszę się, a się cieszę. Nie? O, to się nazywa drifting. O, dokładnie tu mamy dojechać. Tutaj, nie? Na Słupsko. Za wcześnie. Znowu za wcześnie. Jeszcze nie byłoby mi tak przykro, gdyby nie te chłopy tym jeepem, nie? No. No to
trudno, pośmialibyśmy się, ale wiem, że ktoś dojechał. Ty, tam leżał... Co? Tam leżał, czekaj, cofnę, nikt za nam nie jedzie. Hauer z motoru. No tylko jakbyś leżał... widział ciało, no to gadaj, nie? Co nie? Ciała nie ma, wiecz. Z motorynki. Ty, a może ja bym wziął ten Hauer, nie? Po co? Bo jak będę następny teraz dźwigał autem, jak przy dupie w maskę. O, 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 zamarznięte. Jak się nazywa to jeziorko? Co? Słupsko? Słupsko, no. I tu jest taki ciąg miejscówek, a tam jak w szczycie sezonu to widziałem, też się musi dać jakoś wjechać. Tylko dwie miejscówki, takie fajne, oddalone od siebie. Aha. Tam by się dało usiąść, tylko pewnie zajęte, nie? Sali prywatnej. Wiesz, fajne jest to... Dwie miejscówki na tej stronie tak widzę, ale fajne jest to, że za plecami masz pole, nie? Pole i górkę. No. I nic, zero zabudowań. Także trochę mnie to miejsce nawet lekło. No ale lodowisko jest niestety. Wejdź tam. Tam bym mógł stanąć, nie? To idź. To weź się po łusę. Nie, to złapię za rękę. Ale trzymaj. No, trzymaj. Ale wiesz co, kawałek dalej. Ja, na 100%. Nasze miejsce. I dotąd byśmy dojechali. Wjeżdżamy! Badaj głębokość. Nie, to nie widzisz, to jest stary. Tu jest lód, nie? Pod spodem jest lód, no. Wrąbałby się w kałużę, to jest lód, patrz. To jest lód. No i tam wrąbał, przejechalibyśmy to szybciutko. No ale tu jest... Tu jest nie lód, ale tu są płyty, kurwa. Tu masz płyty. Ten gwiazd jest... No ale tam tutaj... też nie wygląda. Pierwsze 100 metrów gwiazdu. Ja. Jest niepokojące. Tutaj spoko. Tutaj to jest w ogóle pikuś. Od tej pierwszej miejscówki. Tam by się zaczynał problem. No, tu to w ogóle nie ma mowy. A, w prawo. Myślę, że będziemy mogli potem sobie przejść, żeby ten nie wracać, bo w kółko żeśmy teraz tychnęli, nie? No. Będzie tam szło przejść koło tego bloku. Nie, ja miałbym tutaj wolnym wjechać na zawodach. No, za dwa bizoniki by się zamienił z kimś. Na miejscówkę, na marinę. Pięknie tu jest. Podoba mi się. O, kaczki spłoszyliśmy. Nie, kormorany. Ty, zobacz, te wielkie to są kormorany, co odlatują. Wejdziemy, jasne. O, i nie wieje, i sum jeziora. Idziemy zobaczyć jeszcze jedną miejscówkę i będziemy pomału wracać. Chyba, że będzie się dało przejść na pewno cegiem, nie? Pójdziemy sobie cegiem. To też jest fajnie, nie? Tylko tak trochę krzywo. No, ale... mało miejsca. Co byś tu rozbił, ten namiocik? O. Dziki. Ja. Ani śladu Franciszka i Maryi, nie? No właśnie. Poleciały do Krakowa. No może są na płytszym, nie? Tam jest cieplej przy wodnicy, może tam sobie się... No to będzie głęboko. To będzie głęboko. Tu będzie... 10 metrów. Płynęliśmy przecież tutaj, to ponad połowę, nie? To 11-12 metrów było. To też fajnie, widać, że auto było. Tu miejscówka przy samym brzegu. Zostalibyśmy stąd chorzy. By nas baby pozabijały. No. Tak, dochodzimy już do auta. No niestety, nawet jakbyśmy wjechali, to i tak, tak strasznie wieje, że nie ma sensu. Niestety. Na jeden dzień nie ma sensu, bo na 3 dni to by nas nie przerażało w ogóle, żaden wiaterek. Ale mamy takie rzeczy. No wiuśkie. Całe szczęście, przynajmniej te zezwolenia zrobiliśmy, bo... No wiuśkie. Okay. Bo inaczej to byłbym... Robimy sobie pierwszy wpis? No ale nie wyjedliśmy na mówieniu, nie? Wiem, ale kurde, kto to może wiedzieć? Ja bym sobie już zrobił. Styczeń. Nie zmieniły się opłaty, jakby co. Tak samo jak w zeszłym roku jest wszystko. Teraz 3 godziny rozpakowywania bagażu, no pokaż, że to tutaj... No ale nie ma tak dużo. No nie ma, jest połowa z tego, co jest zawsze. No właśnie. Nie pojechaliśmy bez sensu. Ja się bardzo cieszę. Udany wyjazd.
Ja się cieszę, że zwiedziliśmy. Bardzo udany wyjazd. Nie byliśmy, byliśmy w miejscach, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy, także. Dokładnie. Przeszliśmy sobie parę kilometrów. Ja się czuję, jakbym był na stożku w Wiśle. O, dziura. Możesz ty. Kołpak mi odleciał w dział. Idę po niego. Dwa. Jeden nie mój w tym samym miejscu leżały. Czyli nie jestem pierwszy. Tylko, że ty koleś widzisz. Tak, jedniczył z moim się chyba. Chyba się nic nie stało. Ale dziura tam jak ten, nie? Tak. Teraz na spokojnie, na powoli, na wesoło.